Nasz portret jest prawie gotowy. W tym klipie zajmiemy się wykańczaniem naszego zdjęcia. Czyli kolejnym krokiem będzie wyostrzenie lokalne, wyostrzenie wybranych elementów. Jak pamiętamy, żeby wyostrzyć zdjęcie, musimy utworzyć warstwę Stamp Layer, czyli używamy tutaj naszego skrótu klawiszowego Alt Shift Command E, jeżeli jesteśmy na Macu, albo Alt Shift Control E na PC-cie. W ten sposób utworzyliśmy naszą Stamp Layer, następnie musimy zmienić jej Blending Mode, czyli tryb mieszania z normalnego, z wyjściowego normalnego na Overlay. Po tym jak zmieniliśmy tryb mieszania na Overlay, przechodzimy do menu Photoshopa i wybieramy Filter, Other i High Pass. Uzyskaliśmy dostęp do naszego pop-up window, gdzie możemy ustawić dalsze parametry dla filtra High Pass. W tym przypadku ta wartość 1,5 będzie idealna, żeby wyostrzyć to zdjęcie. Czyli potwierdzamy i w ten sposób zaaplikowaliśmy naszą wartość. Zaaplikowaliśmy nasz filtr High Pass, który wyostrza zdjęcie całościowo. Chcę teraz ograniczyć ten efekt wyostrzania do wybranych elementów zdjęcia. Nie chcę, żeby był on zaaplikowany z tą samą siłą na całości zdjęcia, na całości portretu, więc utworzę teraz maskę i pracując z maską będę wyostrzać wyselekcjonowane obszary w zdjęciu. Czyli chcemy dodać tutaj czarną maskę, więc z klawiszem Alt klikamy na ikonce, która tworzy maskę. Utworzyliśmy naszą czarną maskę, w ten sposób wyostrzanie zostało schowane. Będziemy je teraz stopniowo przywracać. Jak pamiętamy, będziemy pracować z miękkim pędzlem, wybieramy narzędzie pędzel, czyli brush, skrót klawiszowy B. I pamiętamy, że będziemy pracować z kolorem narzędzia białym, tak żeby tutaj stopniowo, delikatnie to wyostrzenie budować, wprowadzać do zdjęcia. Jeżeli chodzi o wartość parametru opacity, 50% jest wystarczająca. Możemy teraz rozpocząć pracę, zbliżamy lekko zdjęcie, możemy zoomować, tak żeby precyzyjnie móc zaaplikować to wyostrzanie. Najbardziej zależy mi tutaj na wyostrzenie kluczowego elementu w tym zdjęciu, czyli na wyostrzenie oczu. Następnie możemy tutaj delikatnie popracować nad wyostrzeniem włosów, odrobinę brwi, odrobinę ust, tak żeby uzyskać harmonijny końcowy efekt. Chciałabym również wyostrzyć odrobinę tutaj ten tatuaż widoczny na przedramieniu modelki, jako że jest on tutaj ważnym czynnikiem, dopełnia zdjęcia, jest to ważny element, jeżeli chodzi o oddanie osobowości Josephine. Po zbliżeniu tutaj na ramię widzimy, że mamy bardzo piękne detale, bardzo piękną teksturę tutaj w obrębie bluzki, więc możemy również tutaj poświęcić kilka sekund na wyostrzenie tych partii, które wzbogacą nasz portret. Po wyostrzeniu wybranych elementów w zdjęciu możemy uznać, że edycja portretu Josephine jest zakończona. Widzimy, że najważniejszym, najmocniejszym elementem w tym portrecie są oczy, więc wzrok widza najpierw kieruje się ku oczom, następnie zaczyna tutaj błądzić wzdłuż łuku włosów, który tutaj, nad którym pracowaliśmy z narzędziem Liquify, następnie przemieszcza się w prawą stronę, skupia się na ręce i jest przyciągnięty, tutaj uwaga, jest przyciągnięta przez tatuaż i następnie ta tekstura tła ładnie zamyka nam kompozycję. Także jak widzimy, bardzo ważne jest, żeby w punkcie wyjściowym, mając oryginalne zdjęcie, być w stanie przeanalizować zdjęcie, przeanalizować kompozycję, elementy kompozycyjne i ewentualnie je skorygować oraz przeanalizować, poświęcić odpowiednią ilość czasu na analizę światła i cienia w zdjęciu. Tylko w ten sposób po podjęciu tych kroków jesteśmy w stanie następnie podjąć decyzję co do kierunku edycji. Jesteśmy w stanie podjąć decyzję i zaplanować, które elementy będziemy wzmacniać, które elementy należy usunąć, ponieważ nie wnoszą nic korzystnego i zakłócają końcowy odbiór. Również ważne na tym etapie są decyzje odnośnie światła i cienia. Jak widzimy, to zdjęcie było bardzo ładnie oświetlone, już ten punkt wyjściowy, oryginalna wersja była bardzo ładnie oświetlona, jednak dopiero w momencie, kiedy zdecydowaliśmy na usunięcie koloru, na desaturację tego zdjęcia, byliśmy w stanie uzyskać ten końcowy, dramatyczny efekt.
Nasz punkt wyjściowy był dość płaski, nie mieliśmy tutaj dużych tonalnych różnic w obrębie postaci, w obrębie twarzy modelki. Kierunek, jaki obraliśmy, włącznie z usunięciem koloru, z tą dużą desaturacją zdjęcia, ze wzmocnieniem kontrastu, myślę, że dał nam bardzo satysfakcjonujący efekt. Czyli w ten sposób zakończyliśmy pracę nad portretem Józefin. Zapraszam do kolejnej sekcji, w której będziemy pracować nad męskim portretem, będziemy pracować nad portretem Chrisa.